Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc niósłby jedno z tych przykazań, chociażby najmniejszy, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Opowiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj? A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swojego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swojemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem. A najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź, dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy. I aby nie wtrącono cię do więzienia, zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż? A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twych członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od słów Jezusa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. W tej Ewangelii Jezus chce pokazać, że nie przyszedł po to, aby zmieniać prawo, aby je podważać czy poddawać wątpliwość. On pojawił się po to, aby pokazać nam, żebyśmy spojrzeli na to w o wiele szerszym znaczeniu. Dla mnie osobiście dzisiejsza Ewangelia jest takim szczegółowym wyjaśnieniem tego, co już zostało ustalone w Starym Testamencie, ale pozwoliło tak bardziej dogłębnie spojrzeć na niektóre z przykazań, szczególnie te, które dotyczą relacji z bliźnim i miłości. Nie chodzi tylko o nie zabijaj, chodzi o o wiele większy wymiar tego przykazania. Chodzi o to, aby nie kierować się w życiu emocjami takimi jak gniew czy złość w relacjach z innymi. Po to Jezus ustanowił taką hierarchię prawa i umieścił na samym szczycie przykazanie miłości Boga i bliźniego, abyśmy dążyli do pojednania. I myślę sobie, że Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy nie obrażali, nie oceniali, nie fałszowali prawdy na temat drugiego człowieka, czy wyciągali jakieś pochopne wnioski na jego temat, ale kierując się taką naszą wrażliwością, skupili przede wszystkim na tym, co jest dobre w drugim człowieku. Zaprasza nas również do tego, abyśmy byli tacy szczerzy i konsekwentni w relacjach, zarówno z nimi, jak i z bliźnimi. Niech nasze tak będzie tak, a nie nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Myślę sobie, że dzisiejsza Ewangelia porusza bardzo trudny aspekt miłości, taki
miłości przebaczającej. Sami dobrze wiemy, jak czasem trudno jest nam wybaczyć, jak przez długie lata czasem czujemy do kogoś żal czy urazę, a pojawia się Jezus, który mówi: pojednaj się tu i teraz. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś w nim drodze. Spieszmy się z pojednaniem, mając też taką świadomość tego, że zarówno nasze życie, jak i życie drugiego człowieka jest kruche. I myślę sobie, że dzisiejsza Ewangelia to bardzo dobry moment na to, aby zatrzymać się na chwilę. Zatrzymać i pomyśleć o tych wszystkich, z którymi jesteśmy skłóceni, z którymi nasza relacja wymaga jakiegoś uzdrowienia. Bóg dał nam wolną wolę i to my sami musimy podjąć decyzję, czy idziemy w stronę odrzucenia, czy idziemy taką drogą pokoju. Drogą, która niejednokrotnie jest o wiele trudniejsza, bo wymaga od nas czasem mierzenia się z jakimiś trudnymi emocjami, lękami czy słabościami. Droga, która może wiązać się z jakąś utratą, chociażby utratą materialną, ale droga, która prowadzi do zbawienia. I myślę sobie, że Jezus także zaprasza nas do tego, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co w moim życiu jest najważniejsze, do czego dążę, co jest istotą mojego życia jako chrześcijanina. Myślę, że zaprasza nas do tego, abyśmy podejmując decyzję, kierowali się przede wszystkim tym, co ma znaczenie w wymiarze życia wiecznego. Przyznam szczerze, że dzisiejsza Ewangelia dla mnie osobiście była bardzo trudna. Jezus tutaj mówi o piekle, Jezus tutaj mówi o karze, o sądzie, ale jednocześnie tak sobie myślę, że po tym wszystkim kryje się miłość. Taka miłość i ogromna troska o każdego z nas, bo dla Boga każde życie ma ogromną wartość. I dla mnie osobiście takim największym potwierdzeniem tego, jak ważne dla Boga są nasze relacje i my sami, jest to zdanie, które mówi o tym, żeby iść najpierw pojednać się ze swoim bratem, a później przyjść i złożyć Bogu ofiarę. Tak jak powiedziałam, dla Boga każde życie ma ogromną wartość i On nie chce, żebyśmy byli zabijani czy zdradzani, ale On nie chce, żebyśmy w jakikolwiek inny sposób byli ranieni. On nie chce, żeby ktoś nas obrażał, bo podważa wtedy naszą wartość. Wartość nadaną nam przez Boga. Myślę sobie, że Bóg pragnie, żebyśmy w takiej miłości i jedności dążyli do tego, co jest najważniejsze w życiu, co jest istotą naszego życia tutaj na ziemi, czyli do spotkania z Nim i życia wiecznego. I tak, przebaczanie jest bardzo trudne, ale wszystko, co ma znaczenie, jest trudne i wymaga od nas poświęcenia. Jednakże, mając na uwadze trud, który podjął Jezus, umierając za nas na krzyżu, miejmy w sobie taką ufność i nadzieję, że wszystko jest po coś, że wszystko ma jakiś głębszy sens i rodzi dobro. Miejmy też taką pewność, że z czymkolwiek się mierzymy w życiu, Jezus jest z nami. On daje nam siłę, służy wsparciem i mocno trzyma nas za rękę.